Szczecinie mam taką ksywkę właśnie kawior. Wzięła się to ta ksywka z tego, że na obozie piłkarskim nie chciałem za bardzo jeść i trener powiedział, że tak, pewnie mamusia w domu kawior daje. I z tego właśnie wzięła się ta ksywka i w Szczecinie koledzy i większość znajomych do mnie tak mówią. To moje zamiłowanie do graffiti wzięło się od mojego wujka, który właśnie kiedyś zabrał mnie na takie malowanie. Spodobało mi się to i chodziłem z nim częściej. Chodziliśmy właśnie na jakieś opuszczone domy w Szczecinie. A później, kiedy przyjechałem tu do Chorzowa, sam postanowiłem też coś namalować i mogliśmy zobaczyć właśnie kilka z moich graffiti. Kultura hip-hop jest mi bliska. Słucham płyt polskiego rapu. Mam już sporą kolekcję, ponad 50 płyt. Moją ulubioną grupą właśnie jest JWP z Warszawy, którzy też są związani jakby z graffiti i można powiedzieć, że są jakimiś tam prekursorami w Polsce. Mają fajną zajawkę, bo jeżdżą po całym świecie i właśnie to graffiti ich można spotkać w wielu miastach. U nas w szatni odpowiedzialny za puszczanie muzyki jest nasz kapitan Rafał Grodzicki i muszę przyznać, że rzadko jest puszczana jakaś tam jakiś polski hip-hop, częściej właśnie polskie disco polo, co akceptuję, ale jakoś mi za bardzo nie odpowiada. Dobra, znów piłka, będzie szansa i 1-0. Bardzo precyzyjne teraz uderzenie Lipskiego. Moja drużyna składała się z młodszych chłopaków niż inni, przede wszystkim mniejszych, ale prezentowaliśmy, myślę, techniczny futbol i do końca się nie spodziewałam. Szczególnie, że chyba 9 tam został wyczytany. Wygrałem właśnie konkurs Nike Football Cele Reprezentacja. Nagrodą była możliwość pojechania na konsultacje kadry Polski. Nagrodę wręczał mi Kuba Błaszczykowski czy Robert Lewandowski, więc tym bardziej świetna sprawa i bardzo się cieszyłem z tego, ale to już historia, bo to było 5 lat temu i mam nadzieję, że dalsze sukcesy przede mną. Od tego sezonu zacząłem grać w Ekstraklasie. W pierwszym meczu zagrałem 45 minut, ale od następnego meczu już jestem zawodnikiem pierwszej jedenastki. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, a moja kariera teraz nabierze tempa i się wszystko dobrze potoczy. Już w przyszłym tygodniu jadę na konsultację kadry Polski do lat 21 i mam nadzieję, że też tam zagrzeje miejsce. Na pewno takim marzeniem wielkim jest debiut w dorosłej reprezentacji Polski.